Dobry wieczór pani. Jak się pani bawi? Doskonale, jak zresztą widać. A gdzie pani ma kwiatuszka pięknego? Akurat o mnie zapomniano, aż dziwne. Ale to chyba nie kwiatek jest najważniejszy. Właściwie najważniejsze są słowa. I tym bardziej, że to są słowa ciepłe i płynące gdzieś na głęboko serca. I były takie słowa? Były? A były takie słowa. A może pani powiedzieć kilka takich słów pięknych? Piękne słowa tutaj padły od jednej z Państwa, prawda? Przecież to nic złego, jeśli kobietom życzą, prawda, kilka miłych słów. A to, co jest dla nas najistotniejsze, jak już tutaj panie powiedziały, to przede wszystkim to, żebyśmy byli w takich troszeczkę zabieganych czasach i znaleźli dla siebie tę chwilę, w której moglibyśmy się cieszyć z tego, co nam dajdzie właśnie dany moment. Zatrzymać się czasami nad tym, co jest istotne dla nas. Czyli ile was tu przyszło? Ja myślę, że około 50 osób. Myślę, że około 100. Więcej, tak? Właśnie 10 osób się tam przemieszczają. A skąd w ogóle jesteście? Z Bolesławca, z powiatu Bolesławskiego, tak? Ja jestem akurat bolesławianką z krwi i kości, tak? Ale tutaj są pani właśnie też z okolic. I to jest właśnie fajne, że znajdą kobiety właśnie, znajdują matki, znajdują babcie, prababcie czas, żeby się wspólnie spotkać i żeby wspólnie nawet właśnie wymienić swoje jakieś tam wspomnienia czy wrażenia, bo to Dzień Kobiet to jest trochę takie, tak w cudzysłowie mówiąc, komunistyczne święto, ale jest to ciekawe święto, prawda? Bo bynajmniej w tym dniu my kobiety mamy taką możliwość, żeby, no może nie przypomnieć, ale troszeczkę tak właśnie ukazać się jako ta wartość kobieca, czyli to, co faktycznie kobieta ma, to wnętrze swoje, tak, o którym kochacie również przecież kwiaty. Kochamy kwiaty, dlatego te kwiaty tutaj dzisiaj też są. I te piękne tulipany, te pierwsze kwiaty wiosenne, które też są jakąś taką oznaką budzenia się przyrody do życia. I my kobiety też jesteśmy takie właśnie oznaki. No, kwitnące i pełne życia. Dziękuję bardzo za wspaniałe wypowiedzi.